Dobry wieczór, kochani. Cześć, witajcie. Poczekamy na Was chwilkę. Chcieliśmy Wam potwierdzić informację, że tak, Marek jest na wolności. Marek jest na wolności i... Miał tutaj być z nami też. Znaczy nie tutaj, ale mieliśmy na relacji. Zobaczyć, mieliśmy zrobić wspólnego live'a dla Was, że Marek mógł Wam przekazać wszystkie informacje o jego zatrzymaniu. Ale zrobimy to my, ponieważ byliśmy dzisiaj cały dzień w gotowości. Oczywiście nie jesteśmy tylko we dwójkę, bo jest też u mnie w gościach Miro Maro. Tak więc wszyscy dzisiaj się martwiliśmy, działaliśmy, martwiliśmy się i się organizowaliśmy przede wszystkim i czekaliśmy na informacje, tak więc trzymaliśmy Was do tej godziny aż z informacją i ze wszystkimi tak naprawdę ze wszystkimi informacjami, przede wszystkim z informacją, że Marek jest na wolności i z informacją, dlaczego tak się stało i dlaczego doszło do jego zatrzymania. I cóż, okoliczności zatrzymania właśnie Marka spowodowały, że nie mogliśmy się jednak spotkać. Byliśmy umówieni w pewnym miejscu, nie doszło do tego spotkania, czekaliśmy do ostatniego momentu, ale jesteśmy tutaj we dwójkę, żeby Wam to przekazać, ponieważ no, Marek ma troszeczkę zawiązane ręce, ponieważ okoliczności zatrzymania były takie, że pokrzyżowały nam plany i skomplikowały nam bardzo dzisiejsze spotkanie, mimo że byliśmy jeszcze do niedawna umówieni, ale już Wam mówię, o co chodzi. Tak więc Marek Majcher był poszukiwany przez dwie prokuratury. Jak wiecie, Marek oficjalnie, czy to zjawia się z adwokatem na komisariatach, czy też zjawia się oficjalnie z adwokatem na komisariatach, informuje, że jest to jego adwokat, żeby do niego kierować różnego rodzaju wezwania, sprawy i się z nim kontaktować. Do Krakowa schodzi pomoc prawna, jeżeli chodzi o przesłuchiwanie Marka. Marek udał się jakiś czas temu do Krakowa poinformować o tym, że jest adwokatem, może wszystkie sprawy załatwić od razu, na bieżąco. Opowiedział we wczorajszym live'ie Wam więcej. Więcej informacji Wam podał, właśnie o tym opowiedział, tak, że przedstawił adwokata, że powiedział o adwokacie, ale w Krakowie, dlatego że tam spojrzą wszystkie sprawy z racji miejsca zamieszkania. I teraz sytuacja jest następująca, że poszukiwały Marka dwie prokuratury. Zaraz Wam powiem, w jakich sprawach. A poza tym, że poszukiwały Marka dwie prokuratury, to jeszcze dwie kolejne się zgłosiły, jak już się dowiedziały o jego zatrzymaniu, że również go poszukują. I co? No już ma kilkanaście spraw karnych. To też taka informacja dla Was. Bardzo chciał się dzisiaj z Wami zobaczyć, bardzo chciał Wam to wszystko opowiedzieć, ale tak jak powiedziałam, no jest dość sytuacja taka, która to wszystko skomplikowała, że nie doszło do naszego spotkania twarzą w twarz w dniu dzisiejszym, ale słyszałam jego głos, tak, jest na wolności. Jest to prawdziwa informacja, którą widzieliście już na przestrzeni internetu. Tak więc w związku z tymi czterema sprawami, ponieważ został zatrzymany, to komisariat, przez który został zatrzymany, na tyle zachował się profesjonalnie, że wszystkie te sprawy załatwił na miejscu, żeby Marka nie przewozić, bo przewożenie Marka do tych czterech różnych miejsc spowodowałoby no po prostu pewne trudności, domyślacie się. Tak więc na komisariacie jednym wszystko załatwiono, co nie zmienia faktu, że właśnie, tak jak Wam powiedziałam, dwie prokuratury Marka poszukiwały, mimo iż Marek wszędzie informuje, na tym komisariacie, do którego spływają wszystkie sprawy, też był z adwokatem, stawił się z nim, cały czas informuje wszystkich, że ma adwokata, jest człowiekiem zajętym, jeździ po Polsce, przebywa w różnych miejscach, więc ma adwokata po to, żeby właśnie adwokat ogarniał tego typu sprawy. I teraz co Wam powiem, ja Wam tak zerknę do mojej notatki z racji tego, że tak, Strzelce Opolskie za live na komisariacie, ujawnienie tajemnicy śledztwa, ponieważ weszli tam z kamerą, tak, weszli tam z kamerą i właśnie taką ma sprawę. Radom, naruszenie nietykalności ochroniarzy, którzy wynieśli Marka z sądu za brak maski, a wiemy, jakie jest prawo dotyczące masek, że jest to działanie nielegalne, żeby komukolwiek odmawiać jakiejkolwiek usługi, dostępność do miejsc publicznych, i w ogóle nie wolno nikogo karać za brak posiadania maseczki. Wiemy to wyrokami sądów, zresztą znamy prawo. Niestety żyliśmy w takim czasie, w ostatnim czasie żyliśmy
w takich realiach, że niestety, ale się sprawa bardzo dobrze dokształciliśmy. Tak więc w związku właśnie z tym, że nie miał maski, Marka wyniesiono z sądu, no i tam doszło do sytuacji właśnie tej nietykalności tych ochroniarzy. Sosnowiec za znieważenie funkcjonariusza, Oświęcim znieważenie funkcjonariusza, wszystko wymieniłam, Strzelce Opolskie, Radom, Sosnowiec, Oświęcim, tak. No i właśnie te cztery prokuratury do tych spraw, Marek tutaj wyraził zgodę, żebym oficjalnie Wam to przekazała, przekazał mi te informacje, żebym mogła przekazać je Wam, bo tak jak mówię Wam, naprawdę jest zajęty, na pewno zrobi wszystko, żeby za niebawem sam Wam wszystko powiedzieć, to jest taka pigułka i tyle. No do tego jestem upoważniona, więc Wam przekazuję, jak wiecie, dzisiaj przez cały dzień wszyscy tutaj się martwiliśmy, działaliśmy, chcieliśmy podejmować działania i też się podejmowaliśmy, no bo tak powinno być, tak, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, a jedziemy wszyscy na tym samym wózku, zmierzamy w tym samym kierunku, bez względu na gdzieś tam jakieś tam mniejsze, większe podziały i po prostu Marek nagłaśniał bardzo wiele rzeczy, był w różnych sytuacjach, tak, a te sytuacje, jeżeli chodzi o działaczy, to po prostu powodują, produkują się różne sprawy w międzyczasie. Dotykało nas takie bezprawie przez ostatni czas i dotyka do tej pory i dopiero przed nami szykuje się niezłe Kongo. Tak więc taka oficjalna informacja dla Was, żebyście po prostu wiedzieli, ponieważ wiele osób pyta dlaczego Marek wyraził zgodę, żeby Wam po prostu to wszystko przekazać. No więc Wam przekazaliśmy, tak? Byliśmy dzisiaj w gotowości i jutro jeszcze przed nami długa podróż. Ale mimo wszystko byliśmy w gotowości. Tutaj też tak powiem przy okazji, że Miro Maro przywiózł kolejne dla Was gadżety. Tak więc... Ja już jeden mam na sobie. Tak. Tak więc zaś będzie ten. Rozejdą się jak świeże bułeczki. Tak więc tutaj ktoś napisał, czy tylko jemu urwie transmisję, więc jak możecie, napiszcie, czy nas dobrze było słychać z tym komunikatem i dobrze widać i czy wszystko jest ok, bo jedna osoba napisała, że rwie. Tak więc słuchajcie, no ja też miałam do czynienia z sytuacjami, kiedy nie chciano mnie gdzieś wpuścić za brak maski, kiedy wrzucono mnie z przychodni, nie udzielono mi pomocy lekarskiej z powodu braku maski, gdzie nie chciano mnie wpuścić na moją własną sprawę, gdzie mam wezwanie z powodu braku maski. I jest oczywiście procedura nielegalna, to jest bezprawne. I ludzie, którzy nas wyrzucali, przez ten cały czas ograniczali nas w dostępie do usług, do towarów, w sklepach, tak, że nie kupisz, bo nie masz maski i wiele innych rzeczy, w zasadzie to gorsze rzeczy się działy. Po prostu robili to nielegalnie, bezprawnie i to tacy ludzie powinni być karani. No postępowali niezgodnie po prostu z prawem. No piszecie, że okej, jest u Was, tak więc się cieszę. To jest taka informacja dla Was. Przepraszamy, że o tej dopiero godzinie, ale tak naprawdę to musimy być w drodze, żeby się zobaczyć z Markiem. Marek też powiedział nam, że jakoś na dniach się z Wami skontaktuje, odezwie się, pokaże się, także bądźcie czujni. Tak, też. Ale macie tutaj potwierdzenie ode mnie, możecie nam tutaj wierzyć. Marek jest na wolności, tak. Dobrze, piszcie, teraz piszą tylko ten. Za co aresztowali czujnego? No właśnie, Justynka, przewiniesz sobie live'a do początku. Dwie prokuratury go poszukiwały, dwie dołączyły po informacji, że jest zatrzymany. Chociaż ja dzisiaj to mówiłam, nie? W żywcu. Że się nie okazało, że jedna jakaś go poszukiwała i teraz się reszta zgłosi. Tak więc możecie sobie przewinąć do początku i po prostu zobaczyć. Taki krótki komunikat. Coś jeszcze mamy do dodania? No nie, no chyba nic. No jesteśmy z Miro Maro właśnie, który odwiedził tutaj nas. No i cóż, no mieliśmy sobie grillować, spędzać miło czas, a no stety, niestety byliśmy czujni i w gotowości, ponieważ cały czas byliśmy z Markiem na łączach. No i w każdej chwili... No wcześniej nie byliśmy, ale później już byliśmy jak wyszedł. Tak, ale wcześniej byliśmy, później no, nie byliśmy, później plotę, znowu byliśmy. Wiecie co, coś nas wywaliło, coś przerwało. Także dzisiaj cały dzień jak na szpilkach siedzieliśmy. No ale kamień z serca, że Marek jest na wolności. Tak, teraz piszą, że tnie, ale to pewnie chodzi o to, co się stało przed chwilą. Tak. No, zcięło na chwilę transmisję. Prawdopodobnie
brak zasięgu lub inne służby działają. Co mnie nie dziwi. Tak więc no, mamy powody do radości. Marek jest na wolności, tak więc naprawdę doceniajcie każdego działacza, póki działa i póki jest, i póki nie ma związanych rąk. A jak zaczynają się wiązać ręce, to wspierajcie, ponieważ cały czas działamy dla Was, tak? Działamy dla Was, tak więc... Ale wiesz co, ja mogę pokazać jeszcze, o, księżyc piękny. Wiem, a aureole. Tak więc piękny księżyc i tym oto akcentem kończymy może jutro, bo będziemy dużo godzin jutro ze sobą z Andrzejem. Tak. Możemy powiedzieć, że będzie ze sobą noc. Nie pierwszą i nie ostatnią. Co? Tak, tak. No. Tak, tak więc może akurat by ty, może teraz zrobimy jakiegoś live'a. Tak, tak. Będę musiała siedzieć z pasami zapiętymi. Woda donosić nam, a ja nie mam ogarniętego doświadczenia, że ja naprawdę, no. Ja nie mogę mieć pasów po prostu, ale jutro zapnę na transmisji. No. Ja już jestem biedna, mam takie grzywny, takiej wysokości, już mi przychodzą, że to jest nie do ogarnięcia. Jeszcze wam tylko wspomnę, bo jak sami dobrze wiecie, usunięto mi, cofnięto publikację mojej strony, Andrzej Nacjonalista. Odwołałem się do Facebooka. No i czekam, nadal czekam. Nadal czekam. Teraz mi usuną. Mówisz Facebooka. Dobrze. No dobrze. Odwołałem się do Facebooka, facebooka. No i cóż, no i czekam nadal. Jeżeli będzie negatywna odpowiedź, no to założę nowe. No ale zapraszam Was na mój kanał na YouTube o tej samej nazwie, Andrzej Nacjonalista. Są tam wszystkie materiały, które były na stronie, także Facebook usunął, a YouTube jeszcze działa. Tak, i jeszcze od razu Wam powiem, jak już jest Was tyle osób, a przepraszam, istot żywych, zaraz tak, ktoś mnie tutaj zrąbie, że jestem zaprogramowana i programuję ludzi. Tak. Czemu ja nie mogę wejść na rebel? Już Wam powiem. Nowa akcja. O, tak, tak. Nowa akcja. Niedziela, godzina 20. Na Rebel 24 post 4 godziny temu udostępniony. Budzimy wilki w niedzielę o godzinie 20. Mamy tutaj link do... jak to się nazywa? Do głosu... Do YouTube'a. No ale do tego dźwięku, tak? No. Jak to nazwać mam? To dźwięk. Tak, gdziekolwiek będziecie, w niedzielę o godzinie 20 puszczamy. Jak się załaduje, to włączy. Tak, gdziekolwiek będziecie się przemieszczać, gdziekolwiek będziecie, o godzinie 20. Nie będzie widać. Nie widać, no. O godzinie 20 puszczamy plik, który jest w linku. Dobrze, byleby był zasięg. Tak więc będziemy być tym nagraniem w niedzielę o godzinie 20, gdziekolwiek będziecie, żebyśmy się słyszeli nawzajem, żeby inni nas usłyszeli. Budzimy wilki, nie owce. Tak więc budzimy wilki w niedzielę o godzinie 20, ostatni post na Rebel. Jeszcze będę przed niedzielą to udostępniać. No piszą, że tnie. Nie wiem, czemu wam tnie. Może tnie, bo ma ciąć po prostu, bo temat jest taki, a nie inny. No, no możliwe. Tak więc bardzo możliwe. Dawać na banbaj. My mamy różne rozwiązania w głowie. Strasznie tnie. Jak wolny, to super. Tak. Super, super. Tak więc to teraz dołączę. Zapraszam do obejrzenia transmisji od nowa. No i zapoznania się z powodami zatrzymania Marka. No. A w niedzielę o godzinie 20 budzimy wilki. No. To co? To chyba tyle, nie? Tak, chyba tyle. Jutro pewnie wygospodarujemy czas, nie? A, to na pewno. Wynudzę się, Boże, i to będzie godzin. Damy radę.
No, tak więc ten. Tak więc do zobaczenia, słuchajcie, jutro. Zobaczymy się, może coś tam, jeszcze będziemy, coś tam dopowiemy, coś tam, o czymś z Wami porozmawiamy. Tak. Oby się jeszcze do jutra nic nie wydarzyło, słuchajcie, bo ja zmęczona jestem. Musimy się wyspać. Dobrze, to pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam i oby już, która jest godzina? Oby już nie dzisiaj, jeśli nic nie wydarzy. Tak, pozdrawiamy. I pamiętajcie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Au.